European Circle Report. Witam serdecznie. Stosunki między Białorusią a Unią Europejską ponownie uległy zaostrzeniu. W zeszły wtorek wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Catherine Ashton ogłosiła, że wszyscy ambasadorzy państw Unii wycofają się z Mińska do swoich krajów. Powodem wycofania przedstawicieli Unii Europejskiej są powtarzające się przypadki łamania praw człowieka na Białorusi. Białoruś, która jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, jest jedynym krajem w Europie, który stosuje karę śmierci. Jeszcze wcześniej, w reakcji na łamanie praw człowieka na Białorusi, Unia Europejska wprowadziła wobec byłej Republiki Sowieckiej kolejne sankcje. Konta kolejnych 19 sędziów i dwóch policjantów zostały zamrożone, a oni sami otrzymali zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Białoruskiemu reżimowi zarzuca się prześladowania opozycji. Ukarani sędziowie i policjanci mają odpowiadać za śledzenie przeciwników reżimu, ich aresztowania i wydane wyroki. We wtorek prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka odpowiedział na nałożone sankcje wydaleniem z krajów przedstawicieli Unii Europejskiej oraz ambasadora Polski. Na reakcję ze strony Unii nie trzeba było długo czekać. Wysoki przedstawiciel Unii Catherine Ashton już we wtorek wieczorem ogłosiła, że ambasadorzy krajów Unii zostają wycofani z Białorusi na konsultacje do swoich krajów. Dotknięci sankcjami przedstawiciele białoruskiego reżimu wieńczą czarną listę 210 dotychczas ukaranych osób. Nałożone środki przymusu nie są jedynymi, jakie zastosowała dotychczas Unia Europejska w odniesieniu do Białorusi. Zakaz dostaw broni do kraju w dalszym ciągu obowiązuje. Nadal zamrożone są także konta trzech związanych z rządem przedsiębiorstw. W celu uniemożliwienia krytyki pod adresem prezydenta Łukaszenki zaostrzono ustawę o demonstracjach. Nie podano jednak do publicznej wiadomości zakresu wprowadzonych zmian. Organizatorzy akcji protestujących nie mogą więc nawet planować demonstracji w ramach obowiązującego prawa. Aresztowano również wiele osób, które demonstrowały przeciwko polityce białoruskiego rządu. Według polskich obserwatorów spór między Białorusią a Unią może mieć związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji. Obecny premier Rosji, Władimir Putin, który w swoim kraju również zmaga się z ogromną presją, także uprawia kampanię wyborczą z użyciem antyzachodnich haseł. Reakcja Mińska na nowe sankcje ze strony Unii mogą być wyrazem solidarności pod adresem Putina. Grecki rząd zaakceptował dalsze cięcia w wysokości 3,2 miliarda euro. W trybie przyspieszonym uchwalono w zeszłą sobotę w parlamencie kolejne cięcia wydatków na rzecz systemu zdrowia i systemu emerytalnego Grecji. Wymagane kroki oszczędnościowe przewidują m.in. obniżenie kosztów w przypadku lekarstw, ograniczenia budżetu na opiekę zdrowotną i cięcia emerytur dodatkowych. Uchwalone cięcia są kolejnymi warunkami dalszej pomocy ze strony Unii w wysokości 130 miliardów euro. Ponadto w zeszły czwartek Międzynarodowe Stowarzyszenie do Spraw Derywatów i Swapów, ISDA, zdecydowało, że wymiana greckich obligacji na papiery niższej wartości nie jest tożsama z technicznym bankructwem Grecji, co oznacza, że w przypadku cięcia długu inwestorzy nie otrzymają wypłaty odszkodowań w ramach kontraktów zabezpieczających. ISDA zdecydowało, że obowiązkowa utrata wartości obligacji nie stanowi tak zwanego wydarzenia kredytowego. Możliwe są jednak dalsze rozstrzygnięcia w oparciu o bardziej szczegółowe pytania. Decyzja uderza w inwestorów, ponieważ oznacza, że umorzenie części greckiego długu w efekcie nie będzie prowadzić do realizacji kontraktów CDS, czyli instrumentów zabezpieczających wierzyciela przed bankructwem dłużnika. Może to przynieść skutki negatywne w przypadku, gdy inwestorzy długoterminowi, którzy zawarli te kontrakty, będą przekonani, że nie spełniają już one swojego zadania. Wówczas fundusze hedgingowe i fundusze emerytalne mogą wycofać się z rynków inwestycyjnych. To był raport z minionego tygodnia. Dziękuję za uwagę.